Mamy kolejny wyciek overalli w EA Sports FC24, a m.in. są to overalle Erlinga Haalanda oraz Mohameda Salaha. 8 nowych drużyn, które zobaczymy w EA Sports FC24, czego kilka, których na pewno się nie spodziewaliście. Cześć, jestem Kuba i witam Was w kolejnym odcinku z newsów oraz ciekawostek na temat EA Sports FC24 na moim kanale. Ty, drogi widzu, zostaw łapkę w górę oraz subskrypcję. Jeżeli dzisiaj pod odcinkiem wbijemy 300 łapek w górę, to będzie naprawdę rewelacyjnie. Wczoraj Wam się udało, więc dzisiaj pojawia się kolejny odcinek, więc to super. Łapka w górę, subskrypcja, a teraz oczywiście już nie przedłużam i przechodzimy do odcinka. A pierwsza news mówi nam o tym, że mamy zobaczyć w EA Sports FC24 tryb kooperacji w Foot Moments. Wiemy, Foot Moments to jest oczywiście takie, można powiedzieć, troszkę lepsze squad battles, że gra się na pewno krócej i tak dalej, aczkolwiek nie jest to ten tryb, na który wszyscy czekaliśmy. No i poza wbijaniem punktów doświadczenia i tak dalej, to raczej zbyt dużo nam to gry nie zmienia oraz nie jest to jakiś tryb, w który ktoś kładzie jakieś duże naprawdę oczekiwania. Aczkolwiek jeżeli moglibyśmy to robić ze znajomymi, to na pewno byłoby ciekawiej, no bo jednak wiemy, że gra z botem w takim trybie jak Ultimate Team nigdy nie jest ciekawa i zazwyczaj no jest to ciężkie wbijanie po prostu, żeby wbić tylko i odebrać jakieś paczki i tak dalej. No cóż, no ja uważam, że Foot Moments akurat od Squad Battles troszkę jest ciekawsze, bo można tam jeszcze otwierać sobie te paczki i tak dalej, więc to jest na pewno spoko, wypożyczać karty i głównie używać, więc tutaj uważam, że jest fajnie, zobaczymy jak to wyjdzie, oczywiście jeżeli będziemy mogli grać ze znajomymi. Tutaj to wszystko na to wskazuje, więc no byłoby ciekawie, bo wiemy, że kooperacje są już praktycznie w każdym trybie w FIFA, więc prawdopodobnie teraz w EA Sports FC24 i będzie można grać kooperację w Foot Moments. A co wy o tym sądzicie, to napiszcie oczywiście na dole w komentarzu. I tak, tutaj dowiedzieliśmy się od FootZone'a, że ten pierwszy trailer EA Sports FC24 będzie pomiędzy 12 a 13 lipca i odbędzie się w Amsterdamie. Tutaj nawet napisane, żeby już bukować loty do Amsterdamu. I tak, jeszcze generalnie ostatnie dni troszkę śledziłem, co tam może być, więc tam poznamy prawdopodobnie datę wyjścia gry. Dowiemy się m.in. co nowego w Ultimate Team. Dowiemy się także zapewne, co niesie ze sobą zmiana gry na EA Sports FC24, czyli pewnie pokaz licencji tych podstawowych. No jak to mówiłem już Wam kiedyś, takie najbardziej te podstawowe, jakie tylko mogą być rzeczy oczywiście dla EA Sports FC24. Więc w tym przypadku uważam, że naprawdę bardzo spoko, jeżeli jej oczywiście no wyda to, no data taka jak zwykle, tylko że to już nie 12, tylko może iść to 12 lub 13, aczkolwiek coś w tym terminie właśnie zazwyczaj te pierwsze trailery wychodzą, więc dowiemy się, co tam ciekawego będzie. No a wy jeszcze, jak nie napisaliście wczoraj pod odcinkiem, to napiszcie tutaj, co wy chcielibyście się dowiedzieć w tym trailerze i na co najbardziej oczywiście czekacie. I tak, wielu z nas pewnie czekało na nowe reprezentacje w EA Sports FC24, których brakowało, aczkolwiek sam Tomasz Smokowski, czyli ambasador oraz komentator FIFA 23 oraz ogólnie EA, poinformował nas o tym, że w EA Sports FC24 dostaniemy nową reprezentację, a będzie to damska reprezentacja Wietnamu. Ech, no co mogę powiedzieć, no jest wiele reprezentacji, których brakuje, reprezentacje, które są co chwilę usuwane, typu Kolumbia i tak dalej, i mógłbym naprawdę cały czas w kółko wymieniać te brakujące reprezentacje, aczkolwiek no widzimy, będzie mocniej szli właśnie futbol kobiet, no i teraz zobaczymy, czy to wyjdzie wszystkim na plus, czy też nie. No, czy ktoś będzie używał reprezentacji Wietnamu, czy jest to znana reprezentacja, czy ktokolwiek zna jakąkolwiek piłkarkę z Wietnamu? Nie wiem, aczkolwiek no ma się to pojawić, widziałem to już na kilku grupkach, także na Twitterze, więc no naprawdę zapowiada się wyśmienita reprezentacja, może jakaś jeszcze ikona, nawet dla piłkarza z Wietnamu, żeby przypadkiem żaden Polak nigdy ikony nie dostał, więc tutaj akurat można powiedzieć, że jestem wręcz oburzony oraz wściekły, no ale cóż, no taka wola EA, no i prawdopodobnie właśnie zobaczymy no coś takiego w EA Sports FC24, czyli reprezentację damską Wietnamu, więc wasze zdanie możecie napisać w komentarzu, moje już znacie i jestem w sumie, no, ciekawy waszego, co wy o tym napiszecie. No i teraz przechodzimy do zmian w gameplayu w EA Sports FC24. Ma być to Straight Dribbling oraz Effort Touch. Już tłumaczę. To pierwsze to jest, kiedy dotykają piłki w krótszych odstępach czasu, to prowadzi to do coraz szybszych ruchów, więc w sumie realistycznie tak jak to jest w prawdziwej piłce nożnej, więc to akurat na plus. Oraz to drugie to jest to, że będziemy mogli kontrolować jak blisko mamy piłkę, jakie będą te ruchy blisko czy daleko, tak to rozumiem przynajmniej. Więc spoko, że EA Sports FC24 oraz generalnie EA idzie w taki bardziej, może nie bardziej, tylko większy realizm w swoich grach, bo wiemy, że często
No, nie było to zbyt realistyczne, a jednak zawsze, kiedy to bardziej wygląda jak faktyczny mecz piłkę nożną, to każdemu się to może bardziej oczywiście podobać. Więc widzimy, że gameplay także będzie zmienione. No oczywiście, jak co grę, musi się to zmieniać, gdyż no, nie możemy grać cały czas tą samą, chociaż wiele osób tak twierdzi, aczkolwiek zawsze ten gameplay się zwiększy, zmienia. Wiemy, że kiedyś to nie był taki duży aż bardzo przeskok, aczkolwiek od kilku lat to faktycznie ten gameplay, nowy silnik, to także nowe możliwości się zmienia, więc właśnie zobaczymy te dwie nowe rzeczy w eSports FC24, więc tutaj naprawdę też uważam, że ciekawie, no i ja sam jestem już ciekawy tej gry. No i cóż, no czekajmy na pierwsze jakieś przecieki z gameplayu, czy to może na trailerze, czy nie zobaczymy, ale no zapowiada się naprawdę bardzo ciekawie. No i tak, przechodzimy do nowych klubów, które zobaczymy w EA Sports FC24. Będzie to Al Ahly z Egiptu, Wydad z Maroko, Esperance z Tunezji, Mamelodi Sundowns z RPA, TMP Mezambe z Kongo, właśnie z telewizji Kongo TV, Eniaba, Simba oraz Puerto Atletico z Angoli. Chyba dobrze mówię tą flagę, przynajmniej taką nadzieję, więc naprawdę szykuje się bardzo ciekawie. No, czy to są kluby, na które wszyscy czekaliśmy? Nie wiem, aczkolwiek się domyślam. No cóż, ja osobiście nie znam ani jednego piłkarza z tych klubów, ani jednego z tych klubów. No i nic, nie mogę chyba więcej o tych klubach powiedzieć, ale naprawdę, czy to są te kluby, które my chcemy zobaczyć? Nie wiem, po wczorajszym odcinku napisaliście, że Liga Egipska sama w sobie jest ciekawa, więc teraz widzimy, że także i dochodzą ligi afrykańskie prawdopodobnie, jak nawet nie same kluby, więc no zobaczymy, jak to wyjdzie w praniu, jeżeli chodzi oczywiście o użyteczność tych klubów. No może dla graczy karier to będzie ciekawsze, aczkolwiek do innych trybów uważam, że nic za bardzo to oczywiście nie wniesie, więc zobaczymy, jak to będzie wyglądało. No i co, jeżeli wy znacie któryś z tych klubów, to napiszcie oczywiście w komentarzu. No i co, jestem ciekawy, co wy o tym sądzicie, no bo jednak kluby niecodzienne, nikt wcześniej się o tym oczywiście nie mówiło, więc cóż, no piszcie w komentarzu, no i wejdziemy w dyskusję, bo naprawdę, jak przy innych ciekawostkach, jestem ciekawy waszej opinii. No i teraz przechodzimy do tych overalli, wycieku tych overalli w EA Sports FC24, a pierwszym z nich jest overall Mohameda Salaha, którego overall ma wynosić 90 i tak ma się prezentować jego karta i może być to we top 5 zawodników generalnie w EA Sports FC24. No cóż, Egipcjanin naprawdę robił sobie dobrze w sezonie, chociaż wiemy, że Liverpool nie był aż taki mocny jak zwykle, aczkolwiek no jednak Salah cały czas utrzymywał tempo, no i jego overall ma wynosić 90 i według mnie w 100% w sumie dla piłkarza Liverpoolu zasłużony. No i cóż, no taki overall można byłoby się szczerze mówiąc spodziewać, że no to jest chyba plus jeden z tego co kojarzę, albo będzie na takim samym poziomie, tutaj nie pamiętam, aczkolwiek tak czy siak overall według mnie w 100% dla właśnie piłkarza zasłużony. Zobaczymy, jak Liverpool w przyszłym sezonie sobie poradzi. Wiemy oczywiście, że będą oni grali w Lidze Europy, więc tej Ligi Mistrzów w Liverpoolu nie ma. No ale karta naprawdę ciekawa, statystyki to są przewidywania, aczkolwiek no widzę, że ten overall się zgadza z większościami predykcji, więc no tutaj naprawdę spoko. A kolejnym overallem jest Haaland, którego overall ma wynosić 91 i prawdopodobnie obok Mbappe będzie to druga najwyżej oceniona karta w całej grze. I tutaj szczerze mówiąc jestem zaskoczony, że naprawdę EA planuje docenić Haalanda i byłoby to naprawdę bardzo dobre z ich strony, gdyż Haaland strzelił mnóstwo bramek, może wygrać tą piłkę, wygrał on praktycznie wszystko w klubowej piłce, co można wygrać w tym sezonie. Potrójna korona, która wiemy, że często się nie zdarza, więc można powiedzieć, że naprawdę bardzo fajnie, że właśnie Erling Haaland dostanie taki overall. Ja się szczerze mówiąc jaram, jeden z moich ulubionych piłkarzy, no i świetnie ogólnie ten design karty nawet wygląda, no zobaczymy, jak to wyjdzie oczywiście wszystko już pod koniec, kiedy jej będzie wychodziło, aczkolwiek sam się zgadzam z takim overallem. Ja mu osobiście dawałem chyba 90, aczkolwiek wydaje mi się, że 90-91 dla Haalanda tutaj będzie w 100% zasłużone, więc jeżeli ten wyciek jest w 100% prawdziwy, to naprawdę czeka nas bardzo ciekawa karta Erlinga Haalanda, którą no mi się wydaje, że każdy z was chciałby zagrać. Strzały, tempo, dribbling, wiemy, że nie jest najgorszy na tej karcie, bardzo silny zawodnik, więc wydaje mi się, że może być to naprawdę bestia w EA Sports FC24, więc to są te dwa overale oraz dwie karty, które poznaliśmy już obok tych wczorajszych, czyli MVP'ego oraz Leo Messiego, więc no cóż, no te overale także naprawdę bardzo ciekawe. No i także oczywiście czekam na to, jak te karty już będą wychodziły oraz na kolejne overale, bo wiemy, że te wycieki pojebędą teraz często, więc naprawdę ja się już szczerze mówiąc nie mogę doczekać. I tutaj jeszcze taka ciekawostka, kolejna okładka, propozycja okładki, którą zobaczyłem. I ona wygląda naprawdę niesamowicie. Jeżeli Mbappe by na niej nie był i dostalibyśmy taką okładkę z Erlingiem Haalandem,
to nie wiem, chciałbym sobie nawet to zdjęcie wydrukował i dał na ścianę. Naprawdę wygląda świetnie, potężny Norwek, który celebruje swoją bramkę, medytuje i no naprawdę okładka ta wygląda bardzo ładnie, więc bardzo chętnie bym zobaczył oczywiście w EA Sports FC 24 jako ta główna okładka właśnie, no bo naprawdę jest to bardzo ładne. No i co najważniejsze, także estetyczne, więc no cóż, no to taka jeszcze szybka ciekawostka, którą przed chwilą widziałem. Nie ciekawostka, tylko w sumie propozycja bardziej. No i to była już ostatnia także w tym odcinku. Więc ja wam dziękuję za oglądanie, mam nadzieję, że odcinek wam się oczywiście spodobał. Jeżeli tak, to stawcie łapkę w górę pod tym filmem. No i co, słyszymy się w kolejnych odcinkach oczywiście już na moim kanale. Wy zostawcie jeszcze łapkę, jeżeli ty widzisz teraz ten film do tego momentu, to napisz w komentarzu Haaland, a ja ci przypnę serduszko i będę wiedział, że oglądasz do tego momentu, co naprawdę bardzo doceniam. No i co, słyszymy się już w kolejnych odcinkach na moim kanale. Do usłyszenia jeszcze raz, który mówię czwarty chyba w tym segmencie. Cześć!